Hej, wszystkim jestem Sid Dizio i witam ponownie w moim Zagrajmy Wy. You're Mr. Gay, a znaczy się Super Mario Galaxy. A więc, ostatnio w tym let's playu mniej więcej dostałem się już do 6 kopuły tutaj na obserwatorium, czyli do ogrodu. I tam już zaliczyłem galaktykę Deep Dark. Ale jeszcze przed tym zaliczyłem również miejsce zwane Bramą, które się okazało być miejscem, gdzie właściwie się zaczęła nasza przygoda i z Lumami, i z księżniczką Rosaliną, więc to było coś na pewno ciekawego. I jeszcze dodatkowo w tej bramie całej także dostałem nową moc, formę Mario latającego sobie odblokowałem, jednakże no moją opinię na temat tej formy już znacie, bo na ten temat się zdążyłem już całkiem mocno ostatnio wypowiedzieć. Naprawdę żałuję, że nie lata się w większej ilości miejsc, poziomów galaktyk, tylko występuje ta forma w dwóch tutaj właśnie miejscach w całej grze i nie jest to nawet w ogóle obowiązkowe potem do używania czy coś. Pewnie jeszcze wtrącę zdanie czy dwa na ten temat, co sądzę więcej dzisiaj, o czym nie zdążyłem tam wspomnieć ostatnio, ale do tego potem przejdziemy. Póki co tak, jak mówię, jeszcze tam w ogrodzie parę rzeczy zostało, te oto trzy galaktyki, Matter Spreader, Dreadnought i... jak mi tutaj tanie zasłoni galaktyka, Melty Molten. I mówiąc szczerze, wszystkie te trzy galaktyki naprawdę osobiście lubię, ale może zaczniemy od tej najkrótszej, od jednej z tych jednogwiazdkowych, czyli od Matter Spreader. I od gwiazdy Watch Your Step. Uważaj, gdzie stąpasz, gdzie stawiasz nogi, gdzie tworzysz kroki i już widzimy, na czym to będzie mniej więcej polegało. Takie krople czegoś kapią tak sobie, odbijają się tam od powierzchni i odnawiają te platformy, takie kawałki tego betonu, takie okręgi tworzy. Nie, to jest też taki moment, który się naprawdę łatwo w pamięć rzuca, bo też to jest coś, czego się nie widuje w tej grze nigdzie indziej. Jest to bardzo fajny pomysł na przeszkodę czy coś takiego. Po prostu, to taki tworzy fajny obraz, taki, którego się nie widuje w ogóle nigdzie indziej, w żadnej innej grze czy coś. I nagle tło się robi też czarne w tym momencie, tak? Niby tam jest chwilami zielone, to taki niby tam jest efekt, jakbyśmy byli w jakimś płynie czy czymś takim. Wow, tu w ogóle dziwnie przez tą ścianę, żem tak przeleciał, bo nie była ona w pełni w tym okręgu, który tutaj te wszystkie platformy tworzy. Trochę to było dziwne, ale przypuszczam, że miało to trochę sens. No ale jak mówię, teraz jest zupełnie czarno. Wow, ale się ta kula odbiła, cholernie! Uparta była ta kula. A niech mnie kule, że tak się wyrażę. Więc tak jak mówię, czerń, a raczej bym wręcz rzekł, że czarność. Nie wiem, czy jest takie słowo w polskim języku jak czarność albo białość, ale jeżeli nie, to takie powinny powstać, żeby określić, że gdzieś jest potwornie albo ciemno i mroczno, albo z kolei właśnie tak jasno, że aż daje po oczach, nic tylko biel wszędzie widać. Nie wiem, tak mi się takie słowo do głowy nasunęło, że czarność, że przez czarność jest wszystko ogarnięte, przez czarność, przez ciemność absorbowane, jakby Gigas był gdzieś tu w pobliżu, no tylko jeszcze oczywiście brakuje nam tych, no dla niego specyficznych czerwonych wirów. Okej, mamy teraz znowu powrót sprężyny. No jak mówię, tę galaktykę niby też lubię, ale no jak mówię, z kolei też sprężyna to nie jest moc. Nie jest to forma, za którą przepadam, ale mam nadzieję, że mi to zbyt mocno nie przeszkodzi przy przechodzeniu tego poziomu. Teraz muszę czekać, aż się tam wyżej platformy ujawnią. Kiedy to z kolei koło trochę się wyżej tam podniesie, teraz tutaj jest ruchoma, może jeszcze się tutaj załapie, udało się to żyćko zgarnąć. Tu widzę starbicy, czemu sobie ich nie zgarnąć oczywiście. Tam jest monetka, ale znów jest zbyt wysoko na chwilę obecną. Tu chyba musiałem być na środku, pamiętam, bo... Tak, pewnie zauważyliście, że Mario tylko może przeskoczyć od dołu w tej formie sprężyny przez takie platformy, które mają w sobie dziury, taką kratkę, a przez takie platformy takie zwykłe, takie bez dziury czy czegoś takiego. No, oczywiście od takich Mario się od dołu odbije. Wow, tu się odbiłem dziwnie. Myślałem, że jeszcze będzie okazja tu się jakoś wcisnąć czy coś. Tak, tam widzę już jest ścianka i klocek i tam chyba mogę się dostać nawet bez tej wyrzutni z prawej strony. Niby tam grają daje, ale nie jest ona na to wygląda obowiązkowa, bo to mogę śmiało się dostać i ze sprężynką, tylko że
to tworzy pewien kłopot. Owszem, w sumie to niedawno odkryłem, że tutaj się można na górę tej sekwencji dostać się w formie sprężyny bez wyrzutni. Ale właśnie jak mówię, to tworzy kłopot taki, że jeżeli byśmy użyli wyrzutni i byśmy się tutaj za jej pomocą dostali, to byśmy formę sprężyny stracili, byśmy tutaj chodzili na piechotę, jak teraz zresztą robimy. Ale tak jednak tutaj się sprężyną dostałem i teraz no zapłaciłem za to cenę. No niby tutaj chciałem się popisać, że opatrzcie jaką fajną tutaj rzecz znam, co można wykonać, coś jakby skrócik, ale jednak nie jest to aż tak fajna rzecz, bo no sobie tylko wyobraźcie, jak ciężkie musi być sterowanie Mario, opanowanie go przy takiej właśnie sekwencji pełnej tych maleńkich, cienkich, wąskich platform na każdym kroku, więc naprawdę nie polecam sprężyny w tym miejscu. Jeżeli możecie, no i zapewne możecie oczywiście, jak najbardziej polecam użyć jednak wyrzutni, ona tutaj na pewno jest dużo lepszy pomysł. Okej, tutaj są Magic Koopy. Okej, jedną, no w sumie obie. Myślałem, że tylko jedną tutaj zdążę załatwić, ale tam się jeszcze do drugiej, no, wcisnąłem, tam doskoczyłem do niej, czy coś takiego się udało zrobić. Znów jest mroczno, zupełnie ciemno. Ta, w takim miejscu jak te, jak to tutaj też mocno pomaga cień w sumie, bo no w sumie w wielu platformówkach 3D cień jest bardzo pomocną rzeczą, bo on nieraz pomaga mocno w ocenie sytuacji, że gdzie ja jestem, czy jest coś pode mną akurat. O, tu właśnie, tu się kapnąłem, że akurat trochę zbyt daleko skoczyłem, no i właśnie jak widzicie, nie było cienia, nie było lądu pode mną, no i słusznie tutaj rzeczywiście wpadłem na, no w ten mrok. Te otchłanie czarności, czy czerni, czy już jak to inaczej mam nazywać, nawet sam nie wiem. Więc teraz ponownie spróbujemy oczywiście. O, teraz okej, teraz widziałem absolutnie, że mój cień już aż minął tę platformę, więc musiałem się jak najszybciej wycofać, będąc w powietrzu. No i właśnie, propos jeszcze może tej formy Mario latającego, jeszcze do tego tematu wracając. Jeszcze mi się w sumie ta sytuacja z tą formą trochę skojarzyła z jednym momentem w Remedy 2 The Great Escape. Bo tam nie wiem, czy pamiętacie ci, którzy no albo grali, albo widzieli mój ewentualnie let's play z tamtej gry, no który już jest stary jak świat, jak świat YouTube'a przynajmniej. Właśnie w Remedy 2 The Great Escape była jedna ze świątyń, chyba to była świątynia, chyba ona się nazywała świątynią skał i głazu, czy jakoś tak. Wiem, że było coś w nazwie z kamieni i coś tam z gorąca, czy ognia, coś podobnego. I w tamtej świątyni ona właśnie była poziomem, gdzie się też na chwilę zdobywało moc latania. I akurat pod koniec tamtego levela Rayman tą moc stracił. I przy okazji gwiazda, ale tak, do tematu tego wracając. Rayman w tym levelu na końcu, znaczy właśnie przez cały poziom on tą mocą dysponował, bo on dotychczas ma te niby uszy, co tworzą potem śmigło i potem on za ich pomocą może powoli opadać się na ziemię, na dół, albo ewentualnie pokonać większe skoki, coś takiego jest możliwe. Ale właśnie w tym jednym poziomie, w tej świątyni, Rayman uczy się swobodnego lotu również w górę, ale jak mówię, na końcu tego levela, on się tego jakby oducza, bo go tam niby boss rani, tam zadaje mu na tyle duże rany, że on tę moc aż traci. Ale właśnie o to mi chodzi, że czemu nagle tutaj mi się ten Rayman tutaj do głowy nasuwa, czemu tak to do Mario porównuje do sytuacji z tą czerwoną gwiazdą i czerwonym lumkiem? Bo właśnie w Raymanie chociaż was gra szykuje na to, że macie jakąś moc, ale już potem nie będzie ona w ogóle dostępna, że jest ona tylko chwilowa, ale potem zupełnie nie ma o niej żadnej mowy. Rayman chociaż wam otwarcie mówi, że hej, masz tę moc, ale potem już jej nie będziesz mieć, musisz jakoś się z tym pogodzić, więc okej. Ale właśnie w Mario z kolei jest tak, że gra wam daje moc, której wy nigdy nie tracicie, ale jednak nie używacie jej. Bo jej nigdzie nie ma z kolei. Niby jest opcja, że ona tam występuje, nie ma takiego czegoś, że Mario ją również traci, ale jednak jej nigdzie nie ma. Więc też właśnie, tu mi się też do głowy nasuwa, że Rayman też sytuację ze swoją taką mocą jedno- czy dwurazową, no lepiej jednak rozegrał niż Mario Galaxy, muszę przyznać.
Więc jeszcze myślę, że no, taki przykład mi się taki do głowy nasunął, że warto byłoby o tym tak trochę wspomnieć, przypomnieć, że jak to było tam, jak to jest tutaj, że tam mi się wydaje, że lepiej też to było trochę zrobione. No i oczywiście, kiedy ja o tym wszystkim gadam, już jesteśmy w nowej galaktyce, w galaktyce Dreadnought, która, jak mówiłem wcześniej, ona wygląda mi mocno przypomina taki latający pałac, taki zamek z Disneylandu czy coś. Chociaż wiem, że ona bardziej była, czy miała być stylizowana na coś jakby statek kosmiczny czy morski, taki jakiś, nie wiem, taki morski, wojenny, jakiś lotniskowiec czy pancernik czy coś podobnego. Wiem, że to bardziej ma być coś pod ten deseń, że tym czymś ma być tam galaktyka. Jednakże wciąż, tak no, czymkolwiek by ona nie była, naprawdę lubię, jak ona się prezentuje. Po prostu ona świetnie wygląda, też ona mi się zawsze mocno w pamięć rzucała, jeżeli o tej grze oczywiście mówimy. Jak się w ogóle ta gwiazda nazywa? A, Infiltrating the Dreadnought. Czyli na spokojnie idziemy sobie naprzód przez cały ten poziom od początku do końca. Tutaj ledwo przeskoczę, no, tutaj nad tymi platformami, które się wsuwają w ścianę. I tutaj z lewej strony mamy tego grzyba, co zwiększa zdrowie, ale w sumie nie jestem pewien, czy on będzie mi jakoś bardzo potrzebny w tym levelu. Ogólnie levele w Dreadnought są wszystkie, jak pamiętam, całkiem długie, no tylko oczywiście poza sekretnym, ale pamiętam, że one są całkiem długie, jednakże chyba nie ma na nich aż tak dużo przeszkód, czy inaczej, może nie ma aż tak dużo groźnych przeszkód, żeby ten grzyb był jednak jakiś bardzo nam potrzebny, ale skoro tam jest, to go zgarnę zawsze. Zawsze to będzie jakieś zabezpieczenie, czemu nie? Teraz tu jest taka trochę sekcja, gdzie też się takie platformy wsuwają i wysuwają, takie tłoki. Teraz tutaj muszę jeszcze tych kuli armatnich z dołu uniknąć i to oczywiście też nie będzie kłopotliwe. Nie wiem, jak mówię, lubię tę galaktykę, jak mówię, lubię, jak się prezentuje i także ma też ona kilka przyzwoitych platformowych sekcji. Jest kilka też takich kilka zestawów przeszkód umieszczonych jedna koło drugiej, których też się nigdzie indziej raczej nie widuje. Teraz okej, to właśnie nieciekawie wpadłem z tej trampoliny prosto w jedną z tych kulek. Ponownie, a niech mnie kule! Okej, tędy do tej mrury i tu pamiętam chyba, że także się pojawi z tej tutaj, z tego portalu, czy co to innego jest, pojawi nam się zielony topmaniak i oczywiście muszę za jego pomocą się dostać na górę, ale muszę przy tym oczywiście unikać bombów. Więc okej, teraz może jakoś, nie, teraz mi się nie uda, bo nie byłem na ten skok jeszcze gotowy. Może niech się ten bączek trochę zbliży. Wow, to się odbiło, myślałem, że byłem na nim, a nie koło niego. Teraz się powinno udać, albo nie, myślałem, że... A w sumie, czy może się uda tym wall jumpem tam się jakoś dostać? W sumie tego nie próbowałem nigdy, ale czuję, że to powinno być możliwe, bo tu nie jest jakoś bardzo wysoko, ale nie, jednak widzę, że na tej ścianie, że od niej się Mario nie może odbić, trochę w sumie szkoda, ale no przypuszczam, że to ma sens, skoro wam gra tutaj daje wyraźne polecenie, że hej, dajemy ci tych topmenów, użyj ich, żeby tam się wyżej dostać. O! A propos tego, że w tym levelu grzyby nie są potrzebne, chyba jednak tutaj się mylę, bo już tego grzyba czerwonego straciłem. To było naprawdę złe z mojej strony. Ten level nie idzie do końca jak powinien, ale no oczywiście wciąż żyje, więc chociaż tyle dobrego. Ta kolce oczywiście raczej nie są insta-killem, no to nie jest w sumie Mega Man, to jest Mario. Więc zobaczmy, gdzie mnie to poniesie. A, tutaj chyba tak się te platformy przekręcą i te promienie będą teraz tutaj w stronę tej kostki skierowane. Oczywiście moim celem ponownie będzie wyrzutnia. To jest taka dziwna też planeta, bo jest ona krótka i nieszczególna. W sumie nie wiem, czemu ona jest, skoro na niej się bardzo niewiele jednak robi. Okej, tu jest sobie ten bloczek, ale jego... Czekaj, może go zgarnę? A sobie chyba tylko Star Beats, więc nie będę nimi się jakoś mocno przejmować. Chociaż z drugiej strony będę ich jeszcze dużo potrzebować, bo wiem, że jeszcze mi się pojawi w obserwatorium jeden głodny lumek i on będzie tych Star Beatsów całkiem dużo potrzebować, konkretnie 1600, więc jednak ich zbieranie będzie mimo wszystko dobrym pomysłem. W ogóle tu się tak się trochę dziwnie, niefortunnie zatrzymałem przed tym Bullet Billem.
Teraz nie chyba dostanie, a może jednak nie. Tak właśnie chciałem go wymanewrować, żeby tę monetkę zdobyć, bo nie chcę tutaj na tych bullet billach paść. Jestem tak daleko, już jestem tak blisko, no właśnie jestem tak blisko, a tak daleko. No jednocześnie, oczywiście mam na myśli, że już gwiazdka jest blisko, już tam ją na górze przed chwilą widziałem. Tak, tego bullet billa muszę skierować na ten oto ukryty zbiornik wodny, który widzimy, że całkiem ciekawie całą tą planetę powiększa, tak właśnie wodę tutaj, ten poziom wody podnosząc. Nie, to jest taki ciekawy efekt, że jest sobie na początku taka mała planetka tam z ziemi, czy żwiru, czy czegoś podobnego i potem nagle to się wodą wypełnia i się powiększa jednocześnie, taka się tworzy z tego mała ziemia, by tak się można było wręcz wyrazić. Nie wiem, to jest taka z kolei fajna planeta tutaj z kolei. W ogóle żółw! Czy to był zawsze żółw? Taka żółwia z kolei platforma? Mówiąc prawdę, w ogóle tego nie kojarzę, żeby tu była taka żółwia... Taki sztuczny żółw, który sobie tak płynie po tej wodzie czy coś? Nie wiem, to jest dla mnie nowość. Chociaż też nie wiem w sumie po co on do końca jest, skoro tam tuż nad wodą nie mam do końca nic innego już do roboty. Teraz oczywiście znów muszę iść na górę już w stronę tej gwiazdy, już tam niżej mi się nic niestety, a może raczej niestety nie przyda. Tak, teraz muszę tędy się jakoś dostać. Wow, to skręciło perfidnie prosto w moją stronę. Tu może zdążę, jeszcze przed tym nie zdążę. Myślałem, że może zabiję tego wroga, a raczej zniszczę, bo to jest maszyna, a nie raczej żyjąca istota. Ale miałem nadzieję, że go zniszczę w samą porę, że zgarnę monetę i potem jeszcze ucieknę od promieni. A nie udało się, chociaż to dużo nie zmieni, bo i tak gwiazda jest w końcu w naszych rękach. No to była oczywiście pierwsza, no z chyba 5, czy nawet może 6 gwiazd, które są do zdobycia tutaj na Dreadnought, więc jeszcze daleka droga do ukończenia tego miejsca. Jak mówię, lubię to miejsce, więc tego jak najbardziej nie żałuję. Naprawdę chętnie spędzę tutaj jak najwięcej czasu. Teraz zobaczmy, co będzie kolejne. Będzie to Dreadnought's Colossal Cannon. A w sumie też jedna rzecz, którą powinienem wcześniej rzec o tej galaktyce, to to, że ona właściwie jest czymś jakby krewnym czy następcą galaktyki Bedrock, bo mniej więcej no też w niej w dużej ilości występują na przykład kule armatnie, no właśnie armaty tam są, statki kosmiczne, coś takiego, też no to oczywiście było w Bedrocku. No i także poza tym gra ta sama muzyka co w Bedrock, więc też pod tym względem te dwie galaktyki są do siebie no mocno podobne. Tu mamy takie z kolei też śrubki. Chyba one wcześniej w tej grze jeszcze nie występowały. Wiem, że one na pewno się pojawiają w Super Mario Sunshine, tam w niektórych sekretnych tamtejszych gwiazdach, zwanych Shinami z kolei, a nie Starami, ale wiem, że tam były takie przeszkody, ale w Galaxy chyba tego jeszcze dotychczas nie widzieliśmy, że są takie śrubki, którymi musimy kręcić się, musimy tam być na krawędzi, żeby one skręciły w jakąś stronę, no i przy tym oczywiście kręciły się naprzód do dalszej części. Tak, tutaj musimy cały czas te guziki wszystkie wciskać i jednocześnie unikać tych małych czompów, które tu się wszystkie masowo wydostają prosto z tych psich, raczej czompowych bud. Budy dla czompów. Okej, teraz widzimy, że mamy takie kombo teraz dwóch tych. A tu może nie tyle śrubek, co takich bardziej nakrętek. Takie są połączone i oczywiście muszę znów za pomocą się powoli naprzód dostawać. Jeszcze Octoroki, a czy nie Octoroki, jeku, znów to nie jest Zelda, człowieku, to nie jest Zelda, to jest Mario. To są oktopusy, ośmiornice, chyba na, właśnie oni się nazywają dosłownie oktopusy, oficjalnie z tego co pamiętam. Nie mam jakiejś bardzo wyszukanej nazwy oficjalnej, więc o to się nie martwcie. Tam widziałem, że tam była gwiazda ze Starbiców, ale kamera nie chce już mi się tam na górę skierować, więc myślę, że jednak sobie odpuszczę te Starbicy, skoro gra nie do końca chce ze mną współpracować. Wow, to było ciekawe, tak się odbiłem od tego, bo bomba będąc tuż pod tym bloczkiem, że w takim szybkim tempie tam po kolei te gwiazdki sobie zgarniałem, to było niezłe.